Cześć, melduje się Kobikowski. W tym wideo przyjrzymy się wyjątkowemu zestawowi Kobi. Panzer Kampfwagen 8 Maus, czyli niemiecki prototyp czołgu superciężkiego z okresu II wojny światowej. Inżynierowie Hitlera zdołali nawet wyprodukować kompletne dwa kadłuby i jedną wieżę, ale myślę, że jacyś bardziej rozsądni ludzie z przywództwa III Rzeszy zdali sobie sprawę, że dla takiego potwora nie ma miejsca na realnym polu bitwy, dlatego nie doszło do produkcji seryjnej i użycia w walce. Pytam się, do czego nowoczesnej armii potrzebny byłby niezwykle kosztowny, strasznie powolny bunkier, który tak ciężko przemieszczać i transportować, którego nie można ukryć przed wrogiem i który jest bardzo podatny na ataki wrogiej artylerii i lotnictwa. Ale co tam, ta bestia i tak jest super fajna, bo przecież wszyscy faceci lubią duże zabawki, a dla młodszych pokoleń jest to ożywione w grach komputerowych monstrum przeniesione do rzeczywistości klockowej. Zapraszam do recenzji. W ten sposób cały Maus, czyli mysz, wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Kilka słów na temat samego budowania. Tak, instrukcja jak zawsze jest bardzo czytelna i nie miałem z nią żadnych problemów, nie znalazłem żadnych tam błędów w niej. Natomiast muszę wam powiedzieć, że no nieźle się namęczyłem z budowaniem tego monstrum. Bo nawet w tej wersji tutaj klockowej, ona jest po prostu gigantyczny jest ten model i naprawdę to jest, słuchajcie, no ja jeszcze dodatkowo budowałem to z nagrywaniem, żeby zrobić później ten taki budowanie w przyspieszonym tempie na mój drugi kanał po angielsku. To wiadomo, to jest troszeczkę takie trudniejsze i troszeczkę wydłuża to czas budowania, ale i tak, słuchajcie, miałem wrażenie, że budowałem to ładnych kilka godzin, a więc nawet to, gdyby to przepraszam, wprawiony budowniczy to budował, że tak powiem, to na szybkość, bez delektowania się, to i tak, nie wiem, to będą pewnie z 2-2,5 godziny budowania. Młodsi, mniej doświadczeni tutaj konstruktorzy na pewno muszą sobie zarezerwować po prostu taki, że tak powiem, cały dzień, tak? Albo rozbić to sobie nawet na jakieś etapy, ponieważ budowania tutaj i dociskania klocków tutaj będzie pełno. Słuchajcie, wnętrze tego czołgu, zarówno jeżeli chodzi o kadłub, jak i wieżę, jest naprawdę bardzo takie wypełnione klockami. To nie jest taka, wiecie, bardzo tam taka leciutka taka kratowniczka, tylko raczej tam mamy naprawdę sporo klocków, żeby to wszystko było ciężkie i masywne i dobrze się trzymało. Później, w późniejszym etapie tego filmiku zrobię taki test na wadze i porównam to z dwoma innymi modelami Kobi, też takich niby dużych i ciężkich modeli. Dobrze, a teraz przejdziemy sobie tutaj do oględzin tego Mausa, potwora. Zaczniemy, może rzucimy sobie okiem szybko na figurkę. Jedną figurkę dołączoną do zestawu. Jest to oczywiście taki oficer niemiecki, tutaj udekorowany, cały na czarno. Dostał lornetkę i młotek. No wiecie co, to akurat to uważam troszeczkę za śmieszne i niepotrzebne. No to nie wiem, nie mógł dostać chociaż Lugera, żeby... Ten młotek to taki, wiecie, no taki, że niby do prostych napraw, ale to tak naprawdę w zamyśle miała być bardzo skomplikowana maszyna, która, jeżeli czegoś nie mylę, tak, miała mieć potężny silnik spalinowy, zasadniczy, który napędzał generator prądu, a same gąsienice były napędzane silnikami elektrycznymi. Czyli ten oficer powinien raczej dostać jakieś tam lutownice jakieś lub woltomierz, czy jakieś bardzo precyzyjne takie narzędzia, nie jakiś tam młotek, tak? Młotek to mógłby dostać jakiś tam, wiecie, oficer radziecki, nie? Tak, poza tym jeszcze kończąc kwestię figurek, no to wiadomo, jest to seria World of Tanks, w tej serii tak się przyjęło, tej Kobi przyjęło, że jest zawsze tylko jedna figurka, domyślam się, że chodzi o to, żeby już nie przedrażać, bo wiadomo, mamy też tutaj koszty licencyjne związane z licencją
firmy Wargaming i ten, gdybyśmy tutaj walnęli na przykład z 4 figurki, to koszt byłby jeszcze wyższy. A i tak, no jest to jeden z droższych modeli od Kobi. I teraz tak, chciałbym tylko powiedzieć, że fajnie byłoby, gdybyśmy kiedyś dostali taki model jeszcze na przykład z pełną załogą i na przykład z precyzyjnie odwzorowanym wnętrzem. Takie inne troszeczkę podejście. No nie, ale dobra, teraz już skupimy się na tym konkretnym modelu. Słuchajcie, generalnie mam wrażenia, mam bardzo dobre. Wiecie, ciągle mam takie, po zbudowaniu tego mam takie szeroko otwarte oczy, nie? Jakie to jest wielkie, masywne i dobrze odwzorowane. Też naoglądałem się troszeczkę tych zdjęć i tam tych planów takich, no te materiały dostępne w internecie i muszę powiedzieć, że naprawdę tutaj robota jest dobrze wykonana przez projektanta tego zestawu. Większość tutaj elementów jest bardzo fajnie odwzorowanych. Mam tylko takie minimalne wrażenie, że troszeczkę kadłub jest za długi, dziebełko, ale to jakby wynikało z tego, może na chwilkę sobie zdejmijmy tę boczną osłonę. O, tak, słuchajcie, to wygląda tak ta osłona. Ona nawet ma, jest bardzo prościutka, tak jak powinna być, a tu jeszcze jakieś fajne detale. W ogóle te właśnie takie detale bardzo w mojej opinii podnoszą wartość tego modelu. Zobaczcie, domyślam się, że długość tego modelu po prostu została podyktowana tym, bo chcieli odwzorować prawidłowo ilość kół, żeby było to zgodne z oryginałem. Tam de facto mieliśmy 6 takich zespołów, takich wózków po dwa kółka. Tak, czyli tutaj mamy prawidłowo 1, 2, 3, 4, 5, 6. I oczywiście koło. I teraz nie wiem, czy nie było przypadkiem tak, że czy nie oba koła były napędzane, albo tylne. No, tutaj jakby umiejscowienie tego klocka być może sugeruje, że to tylne było napędzane. Ale to jest jakby do zweryfikowania. Też warto jest odnotowania fakt, że mamy tutaj nowe gąsienice. Zobaczcie. Są dwa zapasowe ogniwa, które są szersze jakby o jeden stud. Czy ja tu gdzieś mam gąsienice? No weźmy sobie na przykład tutaj tego ISA, który za chwilę też nam posłuży do tego. O, zobaczcie, więc tak to wygląda. Nie mamy jakby jedno dodatkowe oczko, czyli mamy szersze gąsienice w tym naszym tutaj mausie. No i tak sobie myślę, że takie gąsienice to już chyba tylko albo do mausa, albo jeszcze do jakiegoś tam, nie wiem, takich super ciężkich takich maszyn budowlanych, które byśmy chcieli budować, coś takiego. Zobaczcie, tak to wygląda, czyli naprawdę ogrom. I widzicie, tam wszystko jest wypełnione. Generalnie mamy taką wannę z klocków jakby i jeszcze przez środek też leci taki rząd tych cegieł normalnie klockowych i jeszcze jakieś poprzeczki, więc to jest naprawdę strasznie masywna konstrukcja. Tu mamy taki szereg tych klocków z wypustem bocznym, do którego przyczepimy właśnie ten. O, może tu jeszcze, o, przy okazji rozprawmy się z jednym, właściwie podczas całego tego budowania stwierdziłem jedną istotną wadę taką jakościową. Mianowicie dwie gumki od tych kół były zdeformowane. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać. O, widzicie? Tam jest na jednej taki jakby taki dodatkowy glut się przyczepił, gumowy. I z jednego, to na tym kole, wziąłem po prostu i odciąłem to. To wyszło tak, no, brzydko, ale przynajmniej nie ma takiego garba. Natomiast powiedzmy sobie jasno, że tak patrzyłem, to no, nie miało to żadnego wpływu na kulanie się, ale wyglądało to ohydnie i no i ktoś na przykład, kto oczekuje, kto ma bardzo wysokie wymagania jakościowe, no to na pewno to zwróci na to uwagę i będzie niezadowolony. Na szczęście oczywiście na straży jest dział reklamacji firmy Kobi, który w takiej sytuacji na pewno poratuje niezadowolonego klienta. Ja sobie jakoś tam poradziłem i tam, no, tam mówię, okej, nie, jakaś tam gula jest taka gumowa na tym. No ale wyglądało to naprawdę brzydko i troszeczkę popsuło takie wrażenie, odbiór tego całego.
Montaż jest dosyć prosty. Zobaczcie, pyk. Proszę. No i tam się podpiera, tutaj w dolnej części to się podpiera na tych wysuniętych beleczkach i mamy kulturka, nie? Więc tutaj w razie takiego tam jakby serwisowania tych gąsienic, tam byśmy musieli poprawić, czy spiąć je na powrót, to na pewno jest to proste, tak? Ok, teraz może czekajcie. Na razie skupimy się na podwoziu, ja zmienię trochę kąt tutaj kamerki. Mamy teraz dobry widok na wszystkie detale w tej górnej, przedniej części kadłuba. Jeżeli czegoś nie kręcę, to tutaj w tej części tutaj był zasadniczy silnik spalinowy zasilający generator prądu w mausie. Stąd też oczywiście musimy mieć sporo tych wszystkich takich otworów wentylacyjnych, zarówno do zaciągania świeżego powietrza, jak i domyślam się tutaj prawdopodobnie wentylacji i odprowadzania spalin, chociaż tam odprowadzanie spalin chyba było gdzieś z tyłu. Tak mi się wydaje, bo tutaj byłoby bez sensu, gdyby te spaliny się roznosiły to w pierwszej z przodu, gdzie mogłoby to utrudniać widoczność obsłudze działa na przykład. Mamy tutaj jeszcze jakieś właśnie takie kopułki chyba wentylacyjne, tutaj jakieś takie... A tutaj był taki karb, to był taki karb pancerny, który miał, no domyślam się, rykoszetować pociski, które miałyby wylądować tutaj, wiecie, w dolnej części, w dosyć słabym miejscu czołgu, czyli pod przód płyty wieży, gdzie tam na przykład mógłby zablokować pierścień obrotu wieży i tak dalej. I tutaj taki pocisk miałby rykoszetować i trafiać w część oczywiście najgrubszą i najlepiej zabezpieczoną. W jaki sposób też to zabezpieczało tutaj to miejsce, gdzie tutaj był no, kratki wentylacyjne, a więc i słabo, tak, z grubością. Tutaj mamy taką małą klapeczkę, gdzie możemy sobie umieścić pana oficera, ale to w pozycji siedzącej lub sam korpus na przykład bez nóżek. Ale możemy to zrobić albo w ten sposób tego ziomka, albo właśnie jakoś tam korpus bez nóżek sobie zamontować, jeżeli byśmy chcieli, żeby on tam gdzieś głębiej, tak niby tam, wiecie, siedział, nie? To wtedy korpus bez nóżek. Też mamy tutaj jakieś tam peryskopiki, ten być może był nieruchomy, ten ruchomy, no to być może być to jakiś inny detal. Światełka, ja naniosłem tutaj naklejki, tylko tak, żeby pokazać, tutaj dałem jednego Balkenkreuza na wieży drugiego, tutaj tylko trzasnąłem napis Siegfried, a to tutaj cudo to jest nadruk. To rozumiecie, to jakby jest pokazane tak symbolicznie miejsce zazębiania się płyt pancernych, czyli to nam pokazuje mniej więcej, że ta przednia płyta pancerna miałaby być mniej więcej taka gruba w tym mausie. Tutaj to miejsce, gdzie chyba trzeba strzelać w grach, nie? Jest pokazane w ten sposób, tutaj między gąsienicami z dołu i oczywiście potężne gąsienice wypełniające tutaj tą przestrzeń. Bardzo fajnie tutaj jest to ukształtowane, powypełniane są te takie ubytki dosyć dobrze, bardzo mi się to podoba. Aha, jeszcze tylko, jeżeli jesteśmy na poziomie tych tutaj naklejek, to świetna sprawa, że Kobi wreszcie dało tutaj nam na arkuszu naklejek Balkenkreuze, oznaczenia kraju, w tym przypadku niemieckie. Jest to bardzo fajne posunięcie i teraz też widziałem w tej, już mówiłem o tym, w odświeżonej wersji Pantery, też już mamy ten arkusz naklejek z Balkenkreuzami. Czyli tutaj pełno fajnych detali, spójrzmy sobie do tyłu. Tutaj mamy z tyłu ogromny zbiornik z paliwem, taki zewnętrzny i on jest taki troszeczkę za mały, tak? Bo jak tak oglądam te zdjęcia, to taka beka z tyłu była taka naprawdę ogromna, nie? Ale no wiadomo, że Kobi nie ma elementów, co jest całkowicie zrozumiałe, nie ma elementów tam z regulacją, pełen wachlarz co pół centymetra, no tylko no ma te beczki, no i bardzo dobrze, że użyli tych beczek. O, tutaj jeszcze, tutaj się zmieścił się haczyk i takie wypusty są ciężkie, takie tutaj właśnie kołnierze, no i tutaj jest jeden haczyk.
I w sumie prosta sprawa, tak? Tutaj też widać, że właśnie więcej takich, być może właśnie wyloty spalin tutaj gdzieś były. Z drugiej strony jakby jest dokładnie to samo. Troszeczkę oczywiście jest tak nudnawo, ale no, ten Maus tak wyglądał, nie? Dokładnie w ten sposób wyglądał. Tutaj są te fajne detale. To mi się podoba. Teraz czas na wieżę, która no, sama ta wieża to mogło być jakiś po prostu zestaw. Jest ogromna. Zobaczcie, mamy tutaj pełno w ogóle bardzo ciekawych elementów, skosów różnego rodzaju. To jest super. Bardzo mi się podoba. Zwłaszcza, że ja chcę zbudować niedługo coś też dużego i szarego, więc ja jestem wyczulony, wiecie, jeżeli chodzi o wyszukiwanie ciekawych elementów. Tutaj zobaczcie, jest takie ze szczegółów z boku, no to jest tylko tutaj takie oczko. To wydaje mi się, że to był chyba taki otwór obserwacyjno-strzelecki, strzelniczy, który był też, no oczywiście zamknięty taką pancerną takim zamknięciem. Także w razie czego można było to otworzyć i wystawić tam lufę i strzelać w tą, z tej bocznej strefy, tak? Natomiast być może to było też coś innego w stylu, nie wiem, jakiś zamaskowany, jakiś konstrukcyjny taki element, albo nie wiem, jakiś zaczep, czy coś takiego. Tutaj mi się wydaje, jak się lepsi badacze by powiedzieli wam coś więcej, a na pewno można wyczytać w internecie. Tu mamy peryskop, domyślam się, też taki obserwacyjny. Celownik do armaty, to mógł być celownik do armaty, ale raczej celownik do armaty był gdzieś tutaj w pobliżu, domyślam się, w pobliżu armaty. To też wymagałoby raczej, bo to był chyba obrotowy peryskop, ten tutaj, to. To jest do zweryfikowania. Tutaj słuchajcie, taki w sumie taki chyba trochę najsłabszy element wizualny tego, bo tutaj było takie bardzo ładne, wiecie, takie zaokrąglenie. Z elementów dostępnych obecnie w Kobi udało się najlepiej zrobić no coś takiego. Ja uważam, że jest ok, tak? Jest ok, ja tutaj daję zaliczenie, tak? Stawiam po prostu ptaszek. Natomiast, że jest ok, ale no w przyszłości tutaj, jak tylko na przykład, jeżeli na przykład zdobędziemy sobie tego Mausa, to będziemy wyczekiwać, aż Kobi może wypuści jakiś taki lepszy element, który by troszeczkę lepiej tutaj umożliwił nam lepsze to zbudowanie. Zobaczcie, jarzmo tutaj armaty, a właściwie armat. Bronią podstawową była potężna armata przeciwpancerna, 128 mm, 12,8 cm. To jest też ta armata, która była zwana mniej więcej w Jagdtigerze. To tak a propos tego, że zobaczcie, można było wprowadzić tak, na pole bitwy tą armatę no, no niższym kosztem, tak, w lżejszej maszynie, chociaż i tak bardzo ciężkiej, i już przy Jagdtigerze widać było, jakie są ogromne problemy, tak. A tutaj właściwie, no, ja nie chcę, rozumiecie, robić tego wideo, bo będzie znowu pół godziny, jakbym tutaj zaczął rozważania na temat sensowności Mausa, czy też bezsensowności Mausa. Natomiast generalnie, tak było, że ten Maus tak, no, został skasowany, tak, nie został wprowadzony. Ponieważ właśnie, no, widać było, że się nie sprawdzi. Ok, a tutaj jeszcze słuchajcie, jego jakby współosiowo, jego taką dodatkową bronią była armata 7,5 cm, czyli to w niektórych wozach mogłaby być armata główna, tak, oczywiście. Fajnie jest to, że tutaj zadbano też na wierzchu o różnego tutaj rodzaju takie kopułki wentylacyjne. Domyślam się, że po strzale z takiej broni pełno dymu było w tej, więc to pewnie był wyciąg tych spalin, czy też gazów prochowych, tak? Okej, tutaj jeszcze jakieś takie właśnie małe detaliki, peryskopiki, tak? Mamy dwa włazy i tu jest więcej miejsca, jest dosyć głęboko, możemy sobie umieścić tutaj figurki. Z tyłu też mamy tutaj jakiś taki mały detal i tutaj zobaczcie, są też takie fajne klocki nowe, które się rozchodzą w dwóch kierunkach, tak? No więc tak to się prezentuje. Ja uważam, że jest naprawdę potęga i to jest, wiecie, dobrze odwzorowane. No i właśnie jeszcze to porównanie wielkości. Tutaj Maus po środku w towarzystwie, zobaczcie,
Tygrysa dwójeczki Königstigera, który sam w sobie przecież jest gigantyczny, no i był monstrum. A zobaczcie, wygląda naprawdę jak taki, jak młodszy brat. A z drugiej strony mamy Isa trójeczkę. Zobaczcie, one mniej więcej tak zrobiłem, żeby tyły były mniej więcej ich zrównane. W ten sposób to wygląda. Muszę wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii, mianowicie zastosowano nowy, naprawdę dobrze przemyślany i zaprojektowany sposób montażu wieży. Mianowicie, zobaczcie, jest to taki, powiedzmy sobie, customowy, to jest zbudowany z drobnych klocków, ja uwielbiam takie rzeczy. Zobaczcie, taki zespół tutaj z tym klockiem, taki normalny jak do montażu osiek i z tą grubą ośką krzyżową. No i bardzo dobry taki, bo się zastanawiałem, czy tutaj będzie też to na tym takim, wiecie, tym takim, no, delikatnym, nie? Absolutnie nie, tutaj mamy, a w środku tutaj mamy tak zablokowane, mamy to jakby koło. Więc tak to wygląda i naprawdę dobrze się to trzyma i spokojnie tutaj, rozumiecie, możemy sobie montować tą naszą wieżę od Mausa. To zaraz zrobię. Podsumowanie. To jest, słuchajcie, dosyć dla mnie trudny fragment, ponieważ mam takie osobiście takie trochę mieszane uczucia. Z jednej strony to jest oczywiście, no, niesamowity zestaw, taki wyjątkowy i tak dalej, wyróżniający się bardzo. Natomiast ja osobiście, trochę już może mnie znacie, ja lubię raczej takie mniejsze rzeczy, tak? O wiele bardziej bym się ucieszył na przykład z jakiegoś, nie wiem, z ciągnika artyleryjskiego 2CP. Czy też C2P, sorry, na drobniutkich gąsienicach. Jeżeli chodzi o, wiecie, o te nowe gąsienice, to tutaj dostaliśmy czterostudowe, tak? Czyli mam na myśli, że są na szerokość czterech studów, dostaliśmy gąsienice, a ja tak bardzo, bardzo pragnę tych jednostudowych gąsienic, żebyśmy mogli budować te drobne właśnie ciągniki, tankietki i lekkie czołgi. Ale dobra, ja teraz spróbuję jakby wyłączyć Kopikowskiego, tak, który ma w głowie właśnie drobne, takie filigranowe, fajne rzeczy, które możemy zbudować z jak najdrobniejszych klocków, ale teraz spróbuję jakby wynieść się na ten poziom taki obiektywny, tak? Więc tak, no na pewno bardzo polecam ten czołg wszystkim tym, którzy lubią takie ciekawostki, takie monstra, nie wiem, są być może wielkimi fanami tej konstrukcji z gier, gdzie ta konstrukcja ożyła i tam ma jakieś zastosowanie, takie tam jak World of Tanks czy War Thunder. Chcą mieć też takiego Mausa na biureczku, chociaż to nie jest, słuchajcie, najlepszy model na biureczko, bo wam zajmie 1/4 biurka. Zależy jeszcze, jakie macie biureczko, nie? Więc tak, no na pewno wy właśnie, jeżeli lubicie ciekawostki takie, a może, wiecie, jesteście zainteresowani tymi eksperymentalnymi takimi różnymi pomysłami inżynierów niemieckich z okresu II wojny światowej, no to wtedy tak, no i z kilku innych względów, bo mamy tutaj, wiecie, kapitalne źródło części takich szarych, różnych takich dużych powierzchni, tych kafelek, skosów i tak dalej. Nowe gąsienice, no może ktoś tam ma jakiś pomysł na te inne, jeszcze na te szerokie gąsienice bardzo. No. Ten Maus jest, no, świetnie odzorowany. Tutaj być może troszeczkę, może bym optycznie, łącznie za ten troszeczkę za długi kadłub i tutaj za wykończenie tych okrągłych powierzchni odjąłbym sumarycznie może minus jeden. No i muszę odjąć minus jeden za ten paskudne, te błędy odlewu tych okładzin gumowych jakby na kółkach. Dwa kółka były naprawdę bardzo brzydko to wyglądało i no, być może nie miało to takiego dużego, że tak powiem, nie rzutowało bardzo na odbiór, czy też może na działanie całego modelu, ale jednak, wiecie, wczułem się w takiego klienta bardzo wymagającego jakościowo i wyszło mi, że się zdenerwowałem, tak? Okej. Okay. No więc tak, więc polecam tym pewnej grupie odbiorców. Pozostali niech potraktują to jako ciekawostkę. Mogą to rozważyć, rozumiecie, z punktu widzenia tutaj właśnie źródła części i pewnych nauki, pewnych rozwiązań konstrukcyjnych. A tak raczej, słuchajcie, w tej cenie to ja bym prędzej prawdopodobnie kupił sobie na przykład zestaw Panzer 1, Panzer 2. Tutaj, jeżeli chodzi o czołgi niemieckie, tak, też szare. Tak, ale to jest tylko taka opinia. Więc tak,
powoli żegnamy się tutaj z Myszką. Aha, no i co ważne, na pewno będzie bardzo dużo, że tak powiem, amatorów tej konstrukcji, ponieważ jest to jakby projekt na zamówienie, tak? To znaczy model na zamówienie. Ludzie głosowali na to w jakiejś ankiecie, chyba gdzieś tam na forum World of Tanks, więc to jest, rozumiecie, to jest produkt na zamówienie, więc na pewno tutaj sporo odbiorców jest. I po prostu widzę, jakie jest zainteresowanie tym, że tak powiem, tutaj zgłaszacie mi w komentarzach i tak dalej. Oto jest imponujący, wielki, mobilny bunkier, projekt z okresu II wojny światowej, który nie wszedł ostatecznie do użycia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.